No chodź, jak nie złapiesz, to wygrasz stówkę. Jak śmiesznie wyglądasz. Dobra, idziemy na lody. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, schudłem 50 kilo. Dzisiaj na jeden dzień powrócę do tej wagi. Ta kamizelka ma 40, tutaj mamy po 2, na dole po 3, łącznie jest 50. Zaczniemy od jakiegoś śniadania, a później zobaczymy. Ważymy się. Powinno być 130 ponad. Jest. Teraz jakieś śniadanie. Co robisz na śniadanie? Bułki z dżemem. Najpierw trzeba nóż umyć, co jest problematyczne już. Chcesz też bułkę? Nie, jadłem. Jesteś tak głodny, czy jest ci tak ciężko? I to, i to. Zrobisz pompkę? Mhm. Jeden zrobisz pompek. Normalnie to tak z dwie, a teraz myślę, że jest jedna, powinna wejść, nie? O kurde. Dawaj. Ile? Cztery? Tyle ich było, że nie liczyłem. Wstawaj. No to może od razu przysiadę. Dobra, idziemy na rower. Dobra, zrobię tak z 20 km chociaż. A ja nie będę zombie. Jednak zrobiłem 100. Co prawda metrów, ale to chyba też się liczy. Jak się czujesz po takim wysiłku? Jest ciężko. To co? Co teraz? Idziemy na lody? Jako, że pada, najpierw pójdziemy do Żabki coś zjeść, bo w taką pogodę nie będziemy jeść lodów, także jakiś hot dog leci. Ja mam ochotę na loda. Dobra, nie gadaj tam w oczekiwaniu na hot doga. Plecy ci pękną. Bo tu na barki na odciska za mocno. A do jedzenia pierwszy. Kupiony hot dog. Jak to się stało, że w ogóle osiągnąłeś taką wagę? Masz się cały zapadł. Piąta godzina w kamizelce. Jedziemy na jakieś lody, na jakiś spacer. Może ktoś mnie rozpozna, bo przypominam, że pierwsza osoba, która mnie rozpozna, wygrywa 1000 zł, więc zwiększamy szanse. W oczekiwaniu na lody, dobre? No, ktoś mówił, że mam dietę bogatą w żelazo. But ci się rozwiązał. To jest dla mnie odpoczynek. Bo nie mam tego ciężaru tak na barkach, jak jestem pochylony. Ja tak bym wolał chodzić. Tylko że kręgosłup by dostał. 50 metrów za nami, trzeba odpocząć. Siadaj też. Dwa, trzy, cztery. Dawaj, ostatnie 10. Dobra. Kolejna seria potem. Co jest? 10. stacja, Wojtek odpoczywa po raz kolejny. Ale ogólnie zauważyłem, że ludzie w Bydgoszczy są nietolerancyjni, bo waży 130 kg, każdy się na mnie patrzy. Myślisz? Bo co, mam walizkę? Znaczy kamizelkę? Nie mam pojęcia, dlaczego to robią. W poszukiwaniu kolejnych ławek do siedzenia. Jak się czujesz? Dobrze, jeszcze nikt mnie nie rozpoznał, więc 1000 zł nadal w grze. Co, challenge? Dawaj jeszcze trochę. Drugą. Jedno, że te barki, nie? Ale wymęczenie też, bo nie mam oddechu. Myślałeś, że będzie łatwiej? Nie. Lepiej ważyć mniej niż więcej. Co jest, jak się czujesz po krótkim spacerze? Barki bolą. Dla tych, co nie oglądali, jakiś czas temu zdrapywaliśmy 3000 zdrapek, ale jeszcze musimy zdrapać kody, bo nie są odkryte. Także jako, że mamy odcinek 24 godziny, zabierzemy się za zdrapywanie. I czas leci, bo już jest chyba 10 godzina. Zaraz się po lewej, no? Nie no, czekaj, gdzie to jest? No ale tu przynajmniej wiemy, że to są te gramy. Zdrapek wszystkich się nie udało, bo Laum, który zmienił ksywkę z Faker na Laum, będzie jechał do domu, więc
samemu mi się nie chce, jest 10 godzina, więc zabieram się do pracy jeszcze. Przy komputerze to jest trochę odciążone, bo to jest 40 kg. Many tic-tacs later. Dobra widzowie, już jest ciężko, nie będę w tym spał, więc idę to zdjąć. Dla odmiany, gdzie ta kamera waży około 1,5 kg razem z mikrofonem. Więc trochę było, całe barki bolą. Nie będę kłamał, że będę w tym spał, więc jutro jeszcze rower i tyle.